W poprzednim filmie zaczęliśmy mówić o wektorach w dwóch wymiarach. Przypomnieliśmy sobie, jak w fizyce rozumiemy wektory, jaka jest ich interpretacja i znaczenie fizyczne. Powiedzieliśmy sobie, jaka jest jakościowa różnica między wektorami w jednym i w dwóch lub większej ilości wymiarów. Oraz na sam koniec powiedzieliśmy sobie, jak tak graficznie, niezależnie od układu współrzędnych i bez użycia jakichkolwiek obliczeń, możemy wektory dodawać, też odejmować. Takie dodawanie, odejmowanie wektorów na papierze, nawet gładkim, bez kratek, można sobie ćwiczyć, można rysować te wektory w taki sposób i konstrukcyjnie, tak jak to się robi na matematyce przy pomocy cyrkla, linijki, ołówka, sobie konstruować takie równoległoboki. I tutaj ta przekątna równoległoboka to jest suma wektorów, natomiast ta przekątna to jest ich różnica. I takie graficzne dodawanie, odejmowanie sobie, jeśli chcesz, jeśli potrzebujesz, możesz sobie poćwiczyć. Natomiast my teraz pójdziemy dalej. I teraz chciałam zwrócić Twoją uwagę na fakt, że dowolny wektor, weźmy sobie biały, taki neutralny, nazwijmy go sobie, nie wiem, D, możemy przedstawić jako sumę dwóch wektorów na niezliczoną ilość sposobów. Tak, ponieważ możemy zawsze możemy wiedzieć, że to jest jakiś tam jakiś wektor A1 plus jakiś wektor B1, jakiś inny, możemy wziąć inną parę wektorów, zupełnie nie mającą nic wspólnego z tamtymi, jakieś A2 plus B2, niezliczona ilość możliwości, tyle ile punktów na płaszczyźnie, gdzie te dwa wektory mogą się spotykać, tyle mamy możliwości, żeby ten wektor przedstawić jako sumę. Natomiast niektóre pary wektorów, przy pomocy których można przedstawić ten wektor D, są wyróżnione. Jakie to są? Są to pary wektorów prostopadłych. Narysujmy sobie jeszcze raz taki wektor. Tak, ponownie sobie go nazwijmy D. I tak jak mówiłam, wyróżnione wektory, których możemy użyć do przedstawienia wektora D, to są wektory prostopadłe, tak? Czyli taka para wektorów, zaraz sobie dla nich wymyślimy nazwę. Tu te wektory są równoległe, powiedzmy, do boków ekranu, ale to nie jest jedyny wybór. Tu również mamy nieskończenie wiele takich prostopadłych par. Możemy wziąć na przykład taką. To jest również prostopadła para wektorów. I również wiele, wiele innych. Tutaj nic nas nie ogranicza. Jednak te prostopadłe pary wektorów, jak przy pomocy których możemy nasz wektor przedstawić, są w pewien sposób szczególne. Tutaj mamy, tak, kąt prosty tu i kąt prosty tu. I teraz warto się zastanowić, dlaczego z punktu widzenia fizyki warto czasem rozbić wektor na sumę dwóch wektorów prostopadłych. O tym mówimy jako o rozbiciu wektora na składowe. Jest to bardzo ważne i bardzo szeroko wykorzystywane w fizyce i nie tylko w kinematyce, w większej liczbie, w wymiarach większych niż jeden. No, robimy to dlatego, że jeśli powiedzmy w tym kierunku działają jakieś siły, coś się dzieje, jakiś ruch się odbywa, to ruch w kierunku prostopadłym, to cokolwiek się dzieje tutaj, nie ma to żadnego wpływu na ruch w kierunku prostopadłym, więc rozbijając sobie wektory przemieszczeń, prędkości, przyspieszeń, sił w dynamice na składowe w dwóch prostopadłych kierunkach, takich, że na przykład w jednym z kierunków działa jakaś siła, działają jakieś siły, a w kierunku prostopadłym te siły nie działają, rozbijamy sobie problem dwuwymiarowy na dwa tak jakby niezależne zadania jednowymiarowe. I szukamy też takiego sposobu rozbicia, czy to będzie, tu mówię, też mamy pełną dowolność, mamy nieskończenie wiele możliwych takich wyborów. Wybieramy sobie taki, który nasze zadanie uczyni łatwiejszym, bo na przykład jakieś siły będą działały tylko w jednym kierunku, a w drugim nie będą działać. Będziemy mieć dwa niezależne problemy. Jeden z jakąś siłą działającą, a drugi bez tej siły, jakiś łatwiejszy do rozwiązania. I z punktu widzenia fizyki po to robimy. Możliwość rozbicia wektora na dwa wektory prostopadłe, na dwie prostopadłe składowe, jest właśnie z punktu widzenia fizyki bardzo ważna, właśnie dlatego, że zadanie takie w dwóch wymiarach możemy sobie dzięki temu rozbić na dwa łatwiejsze zadania jednowymiarowe. I po to robimy i
w dziale tym właśnie dotyczącym kinematyki w dwóch wymiarach zobaczysz mnóstwo przykładów zastosowań tego, dlaczego to jest takie przydatne i takie ważne. I teraz jeszcze jedna sprawa, mianowicie taki wybór tych wektorów, powiedzmy nazwijmy je sobie, już wiem, że to są składowe tego wektora D, widzimy, że ten wektor D jest zupełnie jakby osobnym bytem, a składowe jego mogą być bardzo różne, tak, składowa X wektora D i składowa Y wektora D może być taka, jeśli powiemy, że układ współrzędnych, że nasz układ współrzędnych to jest tak, tutaj jest, jeśli umówimy, że tutaj jest oś X, że to jest oś X, taki wybór takiego rozbicia na składowe jest równoważny z wyborem układu współrzędnych XY o takiego, ale jak widzisz tutaj możemy również rozbić na te składowe inaczej. Tutaj mamy składową dx, nazwijmy ją dx prim i tutaj dy prim i to odpowiada wyborowi układów współrzędnych o takiego, że tutaj jest oś x prim, tutaj jest prostopadła, tak pod kątem trochę mi się brzydko rysuje, ale tutaj jest prostopadła oś y prim i tutaj widzimy, że ten wektor d żyje zupełnie niezależnie. Tutaj ten układ współrzędnych możemy wybrać tu dowolnie, możemy obracać te dwie prostopadłe osie i to nam wyznacza nowy układ współrzędnych, natomiast ten wektor D żyje zupełnie niezależnie od tego, jaki wybierzemy układ współrzędnych. Natomiast kiedy już wybierzemy układ współrzędnych, to jednoznacznie możemy rozłożyć sobie ten wektor w układzie współrzędnych na składowe i tu w wielu zastosowaniach fizycznych zobaczysz, w zastosowaniach do wielu zadań, problemów w dwóch wymiarach, zobaczysz, jak bardzo się przydaje to, że mamy tę swobodę, że możemy sobie ten układ współrzędnych wybrać dowolnie, tak jak nam jest wygodniej i że rzeczywiście różne zadania nam się wtedy rozpadają na dwa problemy jednowymiarowe. Dobrze, a teraz powiedzmy, że już mamy układ współrzędnych. Narysujmy sobie. I mamy jakiś wektor. Tak, cały czas mamy, niech to będzie ten wektor D. I teraz jak... Na czym polega takie rozłożenie na składowe? Skąd wiemy, jakie są te składowe? No to posiłkując się tym rysunkiem, widzimy, że musimy sobie zbudować taki trójkąt prostokątny, którego przeciwprostokątną jest ten nasz wektor, a przyprostokątne są równoległe do osi. I wtedy faktycznie składowa x wektora d to jest ta przyprostokątna, leżąca wzdłuż osi x i tutaj zwrot tego wektora tej składowej jest oczywiście zgodny ze zwrotem wektora d, a składowa y to jest, możemy to sobie narysować tutaj lub tutaj, to jest ta przyprostokątna leżąca tutaj, czy też możemy też narysować o tutaj. O, i tutaj powiedzmy, że wiemy, powiedzmy, że znamy ten kąt nachylenia wektora d do osi x i chcielibyśmy, znając długość wektora d, niech to będzie po prostu d, chcielibyśmy poznać długości tych składowych x i y. Jakie one będą? No tutaj po prostu wystarczy nam znajomość trygonometrii, przerysujmy sobie ten trójkąt jeszcze raz w taki sposób, bez tego układu współrzędnych, tu mamy kąt alfa, tutaj mamy przeciwprostokątną o długości d, tu mamy te przyprostokątne o długości dy i dx i teraz przypominamy sobie funkcje trygonometryczne. Mianowicie funkcja, jeśli tutaj mamy kąt alfa, tutaj mamy kąt prosty, to funkcja sinus kąta alfa w takim trójkącie prostokątnym jest zdefiniowana jako stosunek tej przyprostokątnej, która nie należy do kąta, czyli przyprostokątnej dy do przeciwprostokątnej, czyli do długości d. Z kolei kosinus kąta alfa jest zdefiniowany jako stosunek przyprostokątnej, która należy do kąta, czyli dx, również do przeciwprostokątnej d. O, to są nasze najważniejsze wzory w tym momencie i z nich wyznaczamy długości składowych
Tak, po prostu mnożąc obie strony tych równań razy d, dostajemy, że składowa dx ma długość d razy cosinus kąta alfa, a składowa dy ma długość d razy sinus kąta alfa. Tutaj co jeszcze się przyda, to funkcja tangens kąta alfa to jest stosunek sinusa do kosinusa, czy też po prostu przy prostokątnej nienależącej do kąta do przy prostokątnej należącej do kąta. To też będziemy wykorzystywać w pewnym momencie. To warto wiedzieć, że na razie zrobimy przerwę, a w kolejnym filmie zobaczymy pewne proste przykłady oraz zaczniemy już wprowadzać taką notację z wersorami, która pozwoli nam na wektorach wykonywać operacje algebraiczne, a nie takie graficzne. Pozwoli nam po prostu obliczeniowo, przy pomocy obliczeń algebraicznych wyznaczać sumy, różnice. Także do usłyszenia w kolejnym filmie.